Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś otwierał nasze serce, abyś nas wprowadzał w przepaść Bożej tajemnicy, abyś też wyprowadzał nas z naszych błędów, z naszych słabości, abyś otwierał i nasze serce, i nasze oczy na rzeczywistość Twoją. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś też nas przeprowadził przez tą katechezę, abyś pozwolił nam zrozumieć, jak żywe jest Twoje Słowo, jak obfite jest Twoje Słowo i że to Słowo jest źródłem naszego życia. Duchu Święty, Ty nam objawiasz tajemnicę Jezusa Chrystusa, a tą tajemnicą jest miłość, zmartwychwstanie i śmierć Jezusa. Więc dzisiaj też otwórz nas na to wszystko, co ma dać nam nowe życie, co ma być początkiem naszego życia. Wylej się dzisiaj, Duchu Święty, w obfitości na nasze ciało. Spraw, abyśmy przyjęli dary i charyzmaty, które już od początku stworzenia przygotował dla nas dobry Bóg, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, mamy poślizgi, to dość mocny, ale to wina Matki Bożej, bo różaniec trochę nam przesunął i poświęcenie dla dzieci różańca, więc wszystkie pretensje proszę mieć do Matki Bożej. Dzisiaj można jej powiedzieć, że przesunęła to nasze spotkanie. A Matka Boża, słuchajcie, dzisiaj myślę, że pięknie pasuje do tematu, który będziemy poruszać, bo temat dotyczy grzechu. A Matka Boża to jedyny człowiek, który nie ma grzechu ani pierworodnego, ani nie ma grzechu uczynkowego. To ktoś, kogo moglibyśmy porównać do łzy. Ona jest przepiękna i pełna łaski, dlatego, że nigdy nie popełniła grzechu. To jest dowód na to, że Bóg narodził się z kogoś, kto jest przepięknym człowiekiem. Bo Bóg wybiera pięknych ludzi do tego, żeby przepowiadać człowiekowi największe tajemnice. No i tydzień temu mówiliśmy trochę na temat miłości Boga. Próbowaliśmy zmierzyć się z tą wielką tajemnicą, aby odkryć miłość Boga, aby doświadczyć tego, że Bóg kocha człowieka pomimo grzechu, pomimo naszych słabości. No i dzisiaj temat grzechu, drugi krok, bo to nie jest tak w naszym życiu kolorowo. Bo oprócz tego, że jest miłość Boga i możemy jej doświadczać każdego dnia, to doświadczamy swoich słabości. Tego, że bardzo często upadamy w te same grzechy. Zobaczcie, myślę, że większość ma takie doświadczenie, kiedy idziemy do spowiedzi świętej, to my ciągle spowiadamy się z tych samych grzechów. Bardzo rzadko jest tak, że co spowiedź świętą mamy inne grzechy. Zazwyczaj to są te same słabości, które od wielu lat gdzieś dotykają nasze serce i nasze sumienia. I Bóg zawsze mówi, idź i nie grzesz więcej, wybaczam Tobie. Gdyby Bóg wybaczał w takim stopniu, jak my ludzie, to nikt z nas nie mógłby otrzymać miłosierdzia Boga. Dlatego święty Paweł mówi tak, wolę wpaść w miłosierdzie Boga, niż w miłość człowieka. Bo człowiek jest taką istotą, która nie potrafi do końca przebaczyć. A Bóg tak. I dzisiaj będziemy mówić o tej tajemnicy naszego grzechu. Nazwałem tą konferencję Zranieni grzechem, bo grzech jest pewną raną zadawaną Bogu, Kościołowi i mnie samemu. I trochę o tym powiemy. No po pierwsze mamy bardzo dużo szczęścia, że tutaj możemy być, bo sobie niedawno zdałem z tego sprawę, że tych chrześcijan na świecie wcale nie ma tak dużo. Że my jesteśmy jednak ludźmi uprzywilejowanymi. Takimi, którzy doświadczają łaski wiary. Jesteśmy takimi ludźmi, do których mówi Duch Święty w XX i XXI wieku. I to jest wielka łaska dzisiaj. Bo ten Kościół powinien dzisiaj pękać w szwach. Dlaczego? Dlatego, że przychodzimy do kogoś, kto jest źródłem naszej miłości. Dzisiaj będzie tutaj wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie nasz Stworzyciel. Ktoś, kto przyprowadza nas do swojej miłości i nas tutaj nie ma. Bardzo często nie wykorzystujemy tego czasu, który daje nam Bóg. Ale Ty dzisiaj tutaj jesteś i to nie jest przypadek. Bóg chce dzisiaj bardzo bezpośrednio mówić do Twojego serca. Dlatego ciesz się razem z Jezusem i wykorzystaj jak najlepiej ten czas łaski, który Pan Bóg Ci dzisiaj daje.
Nawet to, że możesz poznać tego Pana Jezusa, to jest wielka łaska. I pierwsza, najważniejsza wiadomość dotycząca grzechu. Kościół nigdy nie głosi prawdy o grzechu samym w sobie. Co to znaczy? Że my się nie skupiamy na grzechach, bo grzech został zwyciężony przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli głosimy prawdę o grzechu, to zawsze w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dlatego, że ten grzech nas nie zwyciężył. Bo gdyby nas grzech zwyciężył, to nie byłoby dla nas nagrody w niebie. Nikt z nas nie mógłby doświadczyć tego, że będzie mógł być zbawiony. Bo zostaliśmy odkupieni, ale Bóg dzisiaj mówi, możesz być zbawiony. I będziesz zbawiony, jeżeli tylko otworzysz swoje serce. Więc grzech zawsze jest głoszony w perspektywie miłości Chrystusa. Dlatego my w Kościele nie jesteśmy ludźmi, którzy biadolą nad grzechem. Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego tak jest. Przecież każdy z nas ma grzechy. Widzieliście kiedyś Ojca Świętego, który biadolił nad własnym grzechem cały czas? Nie. On głosi prawdę miłości Boga. Kościół jest po to, żeby głosić prawdę miłości miłosiernej Pana Boga, a nie prawdę o grzechu. Dlaczego? Bo prawdę o grzechu każdy z nas doświadcza we własnym życiu. My przypominamy tą prawdę, że jesteśmy dotknięci grzechem. Najpierw pierworodnym, a później uczynkowym. Ale ten grzech jest tylko pewną przeszkodą do doświadczenia miłości Boga. I muszę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj na ziemi te przeszkody zlikwidować, czyli walczyć z moim własnym grzechem. No i tak w czasie stworzenia świata Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek grzeszył. To jest oczywiste. Pan Bóg też nie jest twórcą cierpienia. Pan Bóg mówi tak, stworzyłem z miłości cały świat. Nie jest ważne, w jaki sposób ten Pan Bóg i przez ile dni on ten świat tworzył, ale ważne jest to, że on jest początkiem wszystkiego, że on jest źródłem wszystkiego, co jest na ziemi. Nie ma takiej rzeczy tutaj na ziemi, która by nie miała źródła w Bogu. I jeżeli on jest twórcą wszystkiego, to znaczy, że to wszystko jest dobre. A to, co na świecie jest złem, to nie pochodzi od Boga. Więc jeżeli grzech jest czymś złym, na pewno nie pochodzi od Boga. Jeżeli cierpienie jest czymś złym, na pewno nie pochodzi od Boga. Bo Bóg nie daje człowiekowi czegoś, co jest złe, bo jest całym dobrem. To jest bardzo ważna informacja dla nas, bo my czasami się dziwimy, może nawet myślimy, że te grzechy, które mamy, to są jakąś karą od Boga dla nas. No na pewno tak nie jest. I Pan Bóg, tam jest taka piękna scena, kiedy Pan Bóg chodzi z Adamem w porze obiadowej na spacery. Ten obraz biblijny jest wyjątkowy. Dlaczego? Bo pokazuje, że człowiek mógł kiedyś rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Że był taki czas w czasie stworzenia świata, kiedy nie było zakłócenia w relacji między Bogiem a człowiekiem. Że ja nie potrzebowałem żadnych pośredników. Ja mogłem rozmawiać z Bogiem, a Bóg mógł rozmawiać ze mną i ja słyszałem Jego głos. I to jest pierwsza bardzo ważna wiadomość. Grzech sprawia, że człowiek przestaje słuchać głosu Boga. Jeżeli popełniam grzech, nie słyszę głosu Boga. I wracając do tej Matki Bożej, która nie miała grzechu pierworodnego ani uczynkowego, ona w sposób doskonały słyszała Boga. Ona była cały czas z Nim na łączach. I dlatego ona mogła od razu odpowiedzieć, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Dlaczego? Bo słyszała głos Boga. Nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Bo żaden grzech nie zamykał jej serca, jej umysłu na głos Boga. I zobaczcie, dlatego my walczymy z naszymi grzechami, żeby słyszeć głos Boga. Im mniej we mnie grzechu, im mniej we mnie słabości, tym większą mam pewność, że słyszę głos Boga. Dlatego wielcy mistycy, zobaczcie, to są ludzie, którzy żyli bez grzechu, starali się żyć bez grzechu i bardzo dobrze słyszeli głos Boga. Bardzo dobrze. Nawet w taki sposób, że Bóg bezpośrednio do nich mówił, ludzkim językiem. I tu jest tajemnica też grzechu i naszej walki z grzechem.
Nie to, że ja będę lepszy, kiedy nie będę grzeszył, bo to jest nieprawda. Bo to, nie, to wcale nie grzech sprawia, że jestem lepszy. Bo można być człowiekiem dobrym bez Boga. Można. Są tacy ludzie, którzy nigdy nie poznali Boga i są bardzo dobrzy. Nie mają łaski wiary. Ale grzech sprawia, że ja przestaję słuchać głosu Boga, czy nie słyszę tego głosu Boga. Więc w raju była taka sytuacja, że Adam i Ewa doskonale rozmawiali z Bogiem. I pojawił się pierwszy grzech, grzech nieposłuszeństwa. I zobaczcie, to jest bardzo ważne. Ten grzech nieposłuszeństwa sprawił, że Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Przecież Bóg mógł sprawić, żeby człowiek był trochę jak marionetka, żeby nigdy nie grzeszył. Może nawet kiedyś się zastanawialiście nad tym, dlaczego tak nie jest. Dlaczego Pan Bóg nie stworzył człowieka, który by nie grzeszył? Nie byłoby wojen, nie byłoby zabójstw, nie byłoby żadnych złych rzeczy na ziemi. Ale bylibyśmy ludźmi, którzy nie mieliby możliwości wyboru. A tam, gdzie jest wolność, tam jest miłość. I dlatego Bóg mówi, że nawet za cenę tego, że człowiek będzie popełniał grzech, dam mu wolność. Dlatego Bóg zgadza się na to, bo Bóg nie jest naiwniakiem. Bóg wie, że ta wolność doprowadzi do grzechu. Zobaczcie, krzyż jest tego dowodem. Jezus, który wisi na krzyżu, to jest wolność człowieka. To wolność człowieka doprowadziła, że mogę nawet zabić Boga w swoim życiu. I 2000 lat temu to się stało. Ta miłość też sprawia, że ten grzech sprawia, że ta nasza miłość jest po prostu bardzo mocno zaplątana. Dlatego, że pojawia się między mną a Bogiem mur. To nie jest tak, że po moim grzechu Bóg się ode mnie oddala. My czasami tak wierzymy i tak widzimy nasze relacje z Panem Bogiem. Popełniam grzech, Bóg przestaje mnie kochać. No nie. Bóg jest jeszcze bliżej człowieka, kiedy popełnia grzech, ale ja przestaję go słuchać. Czyli problem grzechu nie leży po stronie Boga, ale problem mojego grzechu leży po mojej stronie. Kiedy popełniam grzech, przestaję słuchać Boga. Buduje się między mną a Bogiem ogromny mur. Im dłużej tkwię w swoich grzechach, im te grzechy są cięższe, tym ten mur jest grubszy. Tym trudniej mi odpowiedzieć na miłość Boga. Tym trudniej mi usłyszeć Jego głos. Możesz dzisiaj popatrzeć w swoje serce, czy słyszysz głos Boga? Czy rozpoznajesz głos Boga wśród innych głosów, które tutaj na ziemi słuchasz? Czy potrafisz rozpoznać, że to mówi do mnie Bóg, że przez tego człowieka mówi do mnie Bóg, że przez to Pismo mówi do mnie Bóg, że przez te święte sakramenty mówi do mnie Bóg? Jeżeli nie, to problem jest po twojej stronie. Gdzieś jest jakiś grzech, który zakłóca ten głos Boga. Nie potrafisz go usłyszeć. No i święty Ignacy, myślę, że można tutaj się nim posłużyć, mówi tak, że są trzy sposoby na grzech. On to nazywa źródłami pokus. I jeżeli ktoś zrozumie tylko to z tej dzisiejszej konferencji, jeżeli przyjmie tylko pozna te trzy źródła pokus, to będzie wiedział, w jaki sposób walczyć ze swoim grzechem. Bo to, że on jest, to oczywiście doświadczamy, każdy z nas. Ale w jaki sposób z nimi walczyć? Trzeba znaleźć źródło tych pokus. I święty Ignacy przez bardzo długi czas zastanawiał się, sprawdzając też na swoim życiu, w jaki sposób on jest kuszony przez złego, w jaki sposób ten grzech dotyka jego, w jaki sposób z tym grzechem ma walczyć. I święty Ignacy mówi tak, że pierwszym źródłem naszych pokus, te źródła są zewnętrzne. Czyli to, co jest stworzone tutaj na ziemi, w jaki sposób może prowadzić mnie do grzechu. To nie znaczy, że stworzenie jest złe. Nie, ale może być w zły sposób wykorzystane. To choćby bardzo prosty przykład, zobaczcie, alkohol. Alkohol jest czymś dobrym, bo ratuje człowiekowi życie. Gdyby nie było alkoholu, wielu z was by nie żyło. Ale może doprowadzić do śmierci. Tak samo jest z narkotykami. Są takie rodzaje narkotyków,
które już wielu z Was ze względu na cierpienie, które w szpitalu przeżywacie, przyjmowało. To nie jest zło, ale człowiek w zły sposób może to wykorzystać. I tutaj pokusa jest zewnętrzna. W jaki sposób z nią walczyć? Trzeba z nią zrywać od razu. Jeżeli ktoś jest alkoholikiem i cierpi z tego powodu on i jego rodzina, to dla niego zewnętrzną pokusą będą wszystkie bary, gdzie można kupić alkohol, albo ludzie, którzy go namawiają do picia alkoholu. To jest pokusa zewnętrzna. Jeżeli ktoś ma problem z pornografią, to dla niego pokusą zewnętrzną będą wszystkie obrazy, które go do grzechu mogą doprowadzić. I trzeba z tego zrezygnować. Jeżeli jakiś człowiek prowadzi cię do grzechu, to musisz zerwać z nim relację. To mówi święty Ignacy. To są próby uderzenia złego od zewnątrz. I one są chyba najprostsze w rozszyfrowaniu. Kiedy popełnisz grzech, spróbuj się zastanowić, czy ktoś z zewnątrz, czy jakieś źródło zewnętrzne po prostu nie jest powodem tego grzechu. Mówi też święty Ignacy, że bardzo często, to jest drugie źródło pokus, to źródło jest pamięcią o grzechu. Zobaczcie, że my popełniamy zazwyczaj te grzechy, które wcześniej już popełniliśmy. I mamy w sobie pamięć o grzechu. Nawet nie potrzebujemy źródła, bodźca, ale my mamy pamięć o grzechu. Zobaczcie, jeżeli ktoś popełni grzech, na które konsekwencje tego grzechu są bardzo bolesne, to on później dwa razy się zastanowi, czy ten grzech ma popełnić. A kiedy grzech przyniesie mu jakieś pozorne dobro, to on do niego wraca. I to nazywamy pokusą pamięci o grzechu. Tak to nazwał święty Ignacy. Można by to porównać do cukierków. Że człowiek nigdy by nie dotknął się grzechu, nigdy nie przyjąłby grzechu, gdyby wiedział, jakie są konsekwencje tego grzechu. To tak jak z cukierkami. Kiedy bierzesz te cukierki, one są w pięknych papierkach, otwierasz, to nie wiesz, jaki tam jest cukierek. Możesz trochę poznać po tym papierku. Ale gdyby wszystkie cukierki były w tych samych papierkach, to nikt z nas by nie wiedział, jakie to są cukierki. Tak jest z grzechem. My bierzemy taki grzech jak cukierek, otwieramy, a tam jest badzie w środku. Tam znowu jest dno. Tam znowu jest coś, co mnie niszczy. Zobaczcie, ile razy mówimy, już więcej nie popełnię tego grzechu. I ciągle nabieramy się na te same sposoby złego ducha. To są pokusy, które święty Ignacy nazwał pamięcią o grzechu. Że to ci przynosi jakąś radość wewnętrzną, ten grzech, bo inaczej byś go nie popełnił. I trzecia pokusa, osobowa pokusa, którego źródłem jest zły duch. Zobaczcie, te dwa pierwsze, ich źródłem nie jest zły duch. To są moje przyzwyczajenia, to są moje wybory, nad którymi mam kontrolę. Ale jest też taki rodzaj grzechu, do którego bezpośrednio ma dostęp zły duch. I wielu ludzi we współczesnym świecie jest dotkniętym przez złego ducha. I dlatego popełnia różne grzechy, bo jego serce, jego umysł są zamknięte, a są otwarte na złego ducha. No choćby na samym początku, kiedy zostałem księdzem, na jednej z mszy świętych przyszedł ktoś do spowiedzi świętej i zaczął się spowiadać z różnych grzechów. Była to dziewczyna i w pewnym momencie ta dziewczyna zaczęła mówić męskim głosem o tym, że nie może tych grzechów wypowiedzieć, bo ty jesteś klecha i ty mi możesz te grzechy odpuścić. To jest osobowe zło. I to nie jest bajka. Zły duch działa bardzo bezpośrednio w sercu człowieka. Jeżeli ja długi czas żyję w grzechu, to ten zły duch ma do mnie dostęp. Jeżeli ja otwieram się na źródła grzechu, to ten zły duch do mnie może bardzo szybko w moim sercu zamieszkać, bo daje mu na to pozwolenie. A konsekwencje takiego przyjęcia złego ducha są oczywiście bardzo złe. Zabijają człowieka, zabijają jego ciało, ale przede wszystkim zabijają jego wiarę. I bardzo trudno takiemu człowiekowi żyć.
Dlaczego zły duch nie chce się tak od razu ujawniać? No dlatego, że jeżeli ktoś uwierzy, że istnieje zły duch, zobaczcie, to też to jest dowód na to, że istnieje Bóg. Bo jeżeli zły duch jest źródłem grzechu, to źródłem dobra musi być ktoś inny. Ktoś, kto jest nieskazitelny. A tym nieskazitelnym jest tylko Bóg. I zobaczcie, współczesny świat próbuje odrzucić doktrynę dotyczącą złego ducha. Niestety nawet są tacy biskupi, którzy głoszą błędne nauki dotyczące Kościoła, że zły duch nie istnieje, że nie jest osobą. Bo to jest nieprawda. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo wyraźnie o tym mówi, że zły duch jest i ma dostęp do człowieka. I walka złego ducha trwa dzisiaj w świecie. I my tego doświadczamy. Wszystkie wojny, wszystkie kataklizmy, wszystkie nasze złe decyzje, wszystkie takie najgorsze zbrodnie, jakie sobie możecie wyobrazić, za tym stoi zły duch, zło, szatan, który w różny sposób próbuje człowieka dopaść. Jeżeli ktoś wyrzuci ze swojego serca taką informację, że zły duch ma do mnie dostęp, to już jest w szponach złego ducha. To już zły duch bardzo mocno dotyka jego serca. Zły duch nawet potrafi zmanipulować tych, którzy głoszą prawdę, którzy powinni głosić prawdę Ewangelii. Wczoraj było takie słowo bardzo mocne, kto czyta, to wie albo był w kościele. Święty Paweł mówi, że nawet gdybym ja, Paweł, głosił wam inną Ewangelię niż tą, którą teraz głoszę, czy nawet anioł z nieba przyszedłby i głosiłby tobie inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. XX wiek i XXI wiek to jest wiek przeklęty nie dlatego, że ludzie nie słuchają Słowa Bożego, bo słuchają, ale dlatego, że jest zgłoszone mnóstwo nauk, które nic nie mają wspólnego ze Słowem Boga. I my to przyjmujemy. I te nauki niestety są głoszone też przez duchownych. Tak się zdarza. Zobaczcie, my mamy katechizm Kościoła katolickiego, który tłumaczy nam wszystkie prawdy wiary. Jeżeli masz wątpliwości, to sięgnij do niego. Tam jest wszystko. Jeżeli masz wątpliwości, to słuchaj Stolicy Apostolskiej. Nawet nie poszczególnych biskupów, ale papieża. On jest źródłem jedności w Kościele. Jeżeli on jest wybrany na Stolicę Piotrową, to tego chciał Bóg. Czy to się tobie podoba, czy nie? Czy ten człowiek ci się podoba, czy nie? Czy jego pochodzenie ci się podoba, czy nie? Czy jego styl mówienia ci się podoba, czy nie? To jego chciał Bóg. Bo Duch Święty go prowadzi. A niestety my jako katolicy często o tym zapominamy. Katechizm Kościoła katolickiego, nauczanie Stolicy Apostolskiej i sakramenty święte. Jeżeli zaczniesz odrzucać sakramenty święte, to jestem przekonany, że zły duch mocno działa w twoim sercu. Dlatego tak mocno Kościół mówi o tym, żebyśmy korzystali z świętych sakramentów, bo tam działa bezpośrednio Bóg i zły duch chce cię od tego odciągnąć. Zobaczcie, wiek XXI to jest wiek, kiedy mnóstwo ludzi odchodzi od Eucharystii. To jest wiek, kiedy ktoś powie, jestem wierzącym, a nie praktykującym. Tego kiedyś nie było, a to się pojawiło teraz. To jest dowód na to, że ten zły duch działa bardzo mocno. Jeżeli ktoś odrzuca sakramenty, to bardzo jest narażony na działanie złego ducha. I to się dzieje. Jesteśmy tego wszyscy świadkami. Zobaczcie też, kolejny slajd o tym nam powie, że grzech nas strasznie zniewala. Grzech ma to do siebie, że jest podobny trochę do szponów ptaka. Kiedy popełnię jeden raz grzech, to on bardzo mocno wbija się w moje serce. Zobaczcie, że jak popełnisz jeden grzech, to zazwyczaj kolejne grzechy pojawiają się jak spirala. Kolejny grzech, kolejne kłamstwo, kolejna zdrada. Raz nie pójdę do kościoła, nic się nie stało. Drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty. On po prostu zniewala. I w pewnym momencie człowiek myśli sobie, jestem pod takim panowaniem tego grzechu, nic się w moim życiu nie dzieje, Boga nie ma. Boga nie ma. To jest zniewolenie grzechem. Wielu z nas doświadcza tego. Wielu z nas, mamy pewnie bliskich, którzy w ten sposób zostają zniewoleni przez grzech.
I kolejny slajd pokazuje nam różnicę między działaniem Boga a złego ducha. Bóg nigdy nie zniewala. Bóg uwalnia. Nie jesteś zdeterminowany przez czynienie dobra. To nie jest tak, że jak raz uda ci się uczynić coś dobrego, to musisz to czynić cały czas. Nie. A zauważ, tylko popatrz na swoje życie, czy tak czasami nie jest. Jak raz popełnisz grzech, czy on się później nie przyplątał do twojego życia i cały czas w jakiś sposób ciebie zniewala i dotyka ciebie. Bo tak działa zły duch, tak działa grzech. Zniewala, a Bóg nie. Dlatego bardzo często popełniamy mnóstwo grzechów, a raz nam uda się zrobić coś dobrego i później nie potrafimy tego powtórzyć, bo Bóg nie zniewala. Bóg zostawia człowieka w ogromnej wolności. I warto o tym pamiętać, że o dobro w naszym życiu musimy nieustannie walczyć. Że jeżeli będziesz chciał popełnić jakiś grzech, to zastanów się nad tym, że on ciebie zniewala. Że on sprawia, że później bardzo trudno będzie z niego wyjść. A mamy czasami takie dylematy moralne. Nic się nie stanie, jeden raz popełnię grzech. On zniewala. To jest działanie złego ducha. Co zrobić, kiedy jestem doświadczony grzechem? Co zrobić, szczególnie kiedy, zobaczcie, źródło tego grzechu jest poza mną? Bo są też takie grzechy, które przyjmuje człowiek, a źródło nie jest w nim. No jeżeli ktoś na przykład żyje z człowiekiem, który jest alkoholikiem i on w jakiś sposób ma mocny wpływ na moje życie, to ja przyjmuję grzech jego. Jeżeli ktoś mnie oszuka, to ja muszę przyjąć jego grzech na siebie. Są takie sytuacje. Jeżeli ktoś mnie okłamie, jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, ja nie miałem żadnego wpływu na to, to każdy z nas ma takie sytuacje w życiu. Co z takim grzechem zrobić? Albo co zrobić z grzechem, który już się we mnie pojawił? Przez wiele lat może mam w sobie różne grzechy i różne słabości. Co z tym zrobić? Uczy nas tego Jezus. Kolejny slajd to pokażę. A Jezus mówi, musisz otworzyć przede mną swoje ramiona. Tak jak zrobił Jezus na krzyżu. Musisz otworzyć przed Nim swoje rany. Nie tylko wyspowiadać się z tych grzechów. To za mało, bo one powrócą. Musisz otworzyć każdą swoją ranę przed Jezusem, żeby On mógł ją oczyścić. Żeby mógł przyjść z łaską przebaczenia. I żebyś mógł też uwierzyć, żebyś mogła uwierzyć w to, że On Cię kocha z takimi grzechami. Jeżeli mówimy, że Bóg kocha mnie z moim grzechem, to nie mamy na myśli tego, że ja mogę sobie grzeszyć i nic się nie dzieje. Ale mamy na myśli to, że Bóg zaprasza mnie do tego, żebym pokazał mu moje grzechy, że się mną nie brzydzi, że w żaden sposób nie ma takiego grzechu, przez który Bóg by mnie odrzucił. Niestety pojawiły się błędne nauki, że Bóg, są takie grzechy, które Bóg nie może odpuścić. To jest nieprawda. Bóg ma władzę nad każdym grzechem. Jeżeli byłby taki grzech, którego Bóg nie może odpuścić, to on nie byłby Bogiem. Mamy takie grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. I mówimy, że tych Bóg nie może odpuścić. Ale źródło w tych grzechach przeciwko Duchowi Świętemu jest jedno. Człowiek nie chce przebaczenia. Jeżeli nie przyjdę do Boga, nie poproszę Go o przebaczenie, to Bóg mnie nie zmusi do tego, żebym przyjął Jego miłosierdzie. I to są grzechy, które Bóg nie odpuszcza. Ale nie, że nie może ich odpuścić, tylko ja tego nie chcę. Więc dzisiaj będzie taki moment, kiedy będziemy mogli Bogu powiedzieć tak. Kiedy będziemy mogli otworzyć przed Nim swoje serce. Kiedy będziemy mogli zobaczyć Jezusa, który umarł za mnie, za moje grzechy na Golgocie. Kiedy będzie można pokazać Mu każdą swoją ranę. Szczególnie oddać te grzechy, którego źródła są poza mną. Ale też oddać te najgorsze sprawy, które dotykają naszego serca i naszego życia. Zobaczcie, i tutaj pojawia się, i to jest ostatni slajd, pojawia się Boże miłosierdzie. Tutaj Jezus, zobaczcie na tym obrazie, przychodzi do nas jako Bóg, który nie przekreśla swojej sprawiedliwości. Ale mówi tak, moje miłosierdzie jest większe od sprawiedliwości. Nawet gdyby twoje grzechy jak szkarłat były, nad śnieg wybieleje, staną się jak wełna, mówi Apokalipsa świętego Jana. Największym przymiotem Boga, jak mówi święta Faustyna Kowalska, jest Jego miłosierdzie. Jest Jego miłosierdzie.
I tutaj też na tym obrazie Bóg zmartwychwstał jako ten, który ma rany. Jego rany się nie zagoiły. Ojca Pio było trochę inaczej. Kiedy zmarł, jego rany się zagoiły w cudowny sposób. U Jezusa nie. Jezus zmartwychwstał ze swoimi ranami, które są przebóstwione. Te rany są dowodem na śmierć Jezusa i na nasze grzechy, które muszą zostać przebóstwione. My musimy z tym grzechem przyjść do Jezusa. Jeżeli ktoś nie przyjdzie z grzechem do Jezusa, to zostanie w śmierci grzechu. To zostanie zniszczony przez złego ducha. Dlatego tak ważny jest sakrament spowiedzi w Kościele. Dlatego tak ważne jest wyznawanie swoich grzechów. Przygotowanie się do tego sakramentu. I to jest, myślę, podsumowanie, że miłosierdzie Boga jest zwycięstwem, ostatecznym zwycięstwem Jezusa nad grzechem. Nie tylko Jego zmartwychwstanie, nie Jego śmierć na krzyżu, ale Jego miłosierdzie. Bo nie ma tutaj takiego grzechu, czy nie ma takiej osoby, która nie popełnia grzechów. Ale też nie ma takiej osoby, która by nie była godna przyjąć Bożego miłosierdzia. I niech na koniec jeszcze taka historia świętego Marcina, który mocno był wpatrzony też w swoje grzechy na początku swojego życia. I on miał kiedyś wizję złego ducha. I zły duch ukazał mu się jako Jezus Chrystus. On nie mógł rozpoznać tego obrazu. Przyszedł do niego Jezus. On był przekonany, że przyszedł do niego Jezus. A to był zły duch. I święty Marcin mówi tak. Po pewnym czasie rozpoznałem tylko po jednym takim szczególe, że to nie jest Jezus, ale to jest zły duch. A tym szczegółem był brak ran. Zły duch nie mógł przybrać ran Jezusa, bo zły duch nie zwyciężył naszego grzechu. To Jezus zwyciężył nasz grzech. I dlatego historia Twojego grzechu jest już zwyciężona przez miłość Jezusa. Te wszystkie grzechy, które kiedyś popełniliśmy, które teraz popełniamy i które popełnimy, one zostały zwyciężone przez Jezusa. I musimy zrobić jedną rzecz. Otworzyć przed Nim swoje serce, wyznać je na spowiedzi świętej i przyjąć miłość Jezusa. Niech to dzisiaj stanie się teraz, kiedy będziemy uwielbiać naszego Pana.